Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z testem maseczki, ale maseczki na usta. Nie jest to często spotykana maseczka, właściwie to ja miałam okazję testować jedną. Zostawiam Wam tutaj w proponowanych ten filmik, gdzie testowałam. Natomiast tutaj mamy maseczkę z Eveline. A właściwie, jak zauważyłam, to tutaj są aż trzy maseczki. Także mam nadzieję, że się sprawdzi, bo jak nie, to zostaną mi, wiecie, dwie. I co nam tutaj obiecują? Ma być to takie SOS dla naszych ust, intensywne nawilżenie, skuteczne odżywienie i działanie takie przeciwstarzeniowe. Także jestem bardzo ciekawa. Już sobie razem zobaczymy, jak to wygląda. Ok, i rzeczywiście są tu trzy takie maseczki. One są w takim złotym kolorze i bardzo przypominają mi po prostu takie żelowe płatki pod oczy. I szczerze mówiąc, podejrzewam, że dokładnie jakby wiecie, z analogicznego materiału są wykonane i podobnie działają. Tutaj nam obiecują, że nasze usta będą właśnie super nawilżone, odżywione, miały taki zdrowy wygląd. Natomiast tutaj gdzieś widziałam, pamiętam, żeby nie nakładać na popękaną lub skaleczoną skórę ust. Co tak lekko mnie rozbawiło, bo tutaj na zdjęciu, jak mamy jakby te usta przed, to właśnie one są takie, wiecie, popękane i wyglądają takie wręcz trochę poranione, a tutaj obok obrazek po, no oczywiście wyglądają już świetnie, więc jakby to trochę mi się gryzie, że tak powiem. Natomiast tak, jeśli chodzi o sposób użycia, nakładamy na czyste usta, delikatnie rozciągając, zostawiamy na 5 do 10 minut. Po zdjęciu wmasowujemy pozostałość kosmetyku. Ja sobie zrobiłam już lekki peeling na ustach, więc nie pozostaje nic innego jak otworzyć i zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądać. Widzę, że powinno być to dosyć mokre, bo aż tak wręcz lekko jakby pływa ten płatek, chciałam powiedzieć, te nasze usta. Ok, wyjęłam już sobie z opakowania. Zapach delikatny, ale taki przyjemny. W ogóle takie spore są, ale ok. Rzeczywiście są dość mocno mokre. I nakładam i pewnie już niewiele do Was powiem, także nałożę 5-10 minut, pewnie 10 i zobaczymy, jaki będzie efekt. Ok, zdejmuję maseczkę. O! Masuję tak, jak tam polecali. Powiem Wam, że takie dziwne było uczucie, bo było takie uczucie takiego mrowienia, tak jakby miało, wiecie, nie wiem, powiększać te usta, czy coś takiego, czasem przy tych takich błyszczykach, które, nie wiem, mają dodatek właśnie jakiegoś chili, czy czegoś takiego, to jest podobne uczucie właśnie takiego mrowienia, ale nie takie bardzo silne, w sensie nie było to jakieś takie piekące, tylko, no nie wiem, takie jakby lekkie mrowienie, no. Nie, byłam zaskoczona, bo jakoś się tego za bardzo nie spodziewałam. Ok, i co Wam mogę powiedzieć? Usta są jakby rzeczywiście takie lekko nawilżone, ale nie na takiej zasadzie jak jakby po balsamie, tak? No raczej ja bym tutaj jeszcze spokojnie nałożyła jakiś balsam. Są wygładzone i mam wrażenie, nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym mrowieniem, ale że właśnie są takie delikatnie pełniejsze. Także ogólnie nie jest to jakiś, wiecie, spektakularny efekt, ale bardzo, bardzo pozytywnie, tak? Właśnie też tutaj miałam lekko podrażnienia w kącikach i mam wrażenie, że one są złagodzone i mniej widoczne
i że te usta właśnie są takie bardziej wygładzone, takie większe i bardzo przyjemne. Także nie spodziewałam się nawet, bo tamta maseczka, co wtedy testowałam, jakoś specjalnie nie widziałam, żeby cokolwiek zrobiła, a tutaj nie jest to, wiecie, taki jakiś nie wiadomo jak showowy efekt, ale bardzo pozytywnie. Także fajnie, że są trzy, bo jakby chyba w promocji za 8 coś bodajże kupiłam te płatki, ciągle chcę to płatkami nazywać, te maseczki. Także jak na to, że mamy tutaj aż 3 sztuki, to myślę, że naprawdę spoko to wychodzi. Ok, jeśli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam też Was na mojego Facebooka, Instagrama. Oczywiście w opisie znajdziecie linki i do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Także dziękuję Wam dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!